Nad Warszawą nieśmiało pojawiały się przyjaśnienia, aż w końcu wyjrzało słońce. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Dziś niemal w całym kraju więcej chmur niż tego słońca, ale są też miejsca, tak jak w Warszawie, gdzie tego słońca nie brakuje. Spójrzmy na mapę, przede wszystkim na ziemi łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie. Również na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. I tam tego słońca jest z pewnością najwięcej. Im dalej na północ i na zachód, tym nieco więcej chmur, z których może gdzieniegdzie popadać deszcz, ale nie będą to opady intensywne. Zagrzmieć może na Mazurach, Podlasiu. A na termometrach najwięcej na północnym wschodzie. Tam zazwyczaj jest najmniej 16 stopni. W centrum 13, a najchłodniej na Górnym Śląsku, tam zaledwie 9-10 stopni. Ciśnienie spada. W Warszawie barometry pokazują 1005 hektopaskali. Spójrzmy zatem, co czeka nas jutro. W sumie podobny dzień do dzisiejszego, z tą różnicą, że będzie znów troszkę cieplej, ale będzie i słońce, i chmury, i deszcz. Tego deszczu głównie na zachodzie się spodziewamy i również na krańcach północnych i na południu. Te opady nie powinny być zbyt intensywne. A najwięcej słońca od ziemi łódzkiej po Mazowsze, Lubelszczyzny. I od 9 do 16 stopni w Wielkopolsce. W kolejnych dniach podobnie, czwartek, piątek chłodniejszy, a od soboty znów coraz cieplej. Dobrego dnia i do zobaczenia!